Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę speedruna. Zaczynaliśmy z rankingu 400. Celem jest zrobienie 2400. Gram na 10 minut, komentuję ruchy, plany, omawiam swoje posunięcia. Dziękuję za wszystkie komentarze, które piszecie oraz łapki w górę. YouTube to bardzo lubi, a mnie nawet i motywuje. Jeżeli są łapki w górę, zachęcam do nich, to nic nie kosztuje, a pomaga twórcom. Dzięki za to i zaczynamy, moi drodzy. Przypominam też o szachowo.pl. Jeżeli chcecie robić zakupy, zapraszam do zakupów. Macie 10% zniżki na hasło Pan Szachus. Tutaj widać nade mną ten obrazek. Dobra, mamy tutaj E3, E5, G3. No, przeciwnik widzę, że jakoś tak gra dziwnie. Budujemy sobie centrum. Ranking 1158. Te partie będą wyglądały pewnie już trochę lepiej. Tak jak widać, tutaj zawodnicy już wyprowadzają swoje figury. W porządku, a my zagramy H5 i będziemy przeciwnika tutaj męczyć. Próba szybkiego dania mata. A co tam? Goniec D6, będziemy uderzać tutaj potencjalnie w pole G3. Zobaczcie, jak on się odsłonił w ogóle. Trzy pionki poruszyły się od króla. Beznadzieja, panie kolego, beznadzieja. Zobaczcie, jak fajnie się aplikuje goniec na polu G4. Kapitalnie to wygląda i bardzo prosto. No dobrze, tutaj tak, to hetman zagra sobie w takim razie na D7, podtrzymam gońca, zastanawiam się, czy odbić skoczkiem, czy hetmanem. Jeżeli odbije, czarne stoją kapitalnie. Dobrze, chyba hetmanem mnie kusi, chyba hetmanem, bo jak skoczek odejdzie, będzie chciał wymienić hetmany, to ja kopnę mu na G3, mam na to czas. Tutaj jest też opcja kopnięcia, w ogóle długa roszada, potem jakieś G5. O, zmusza mnie tutaj do wybicia. No to wybijemy sobie pionka F4. Skoczkiem nie odbije, bo dostanie tu plombę, więc pionkiem raczej odbije i zrobimy sobie długą roszadę. Wieża na E8 teraz może świetnie sobie podziałać. Pozycja jest kompletnie wygrana czarnymi. Kompletnie. To od razu mówię. No cóż, wykorzystujemy po prostu słabą grę przeciwnika. W ogóle jeszcze kapitalne miejsce dla skoczka na polu F5. Rewelacja. No nic, tak też bywa. Gadanie gadaniem A4, ruch pozbawiony kompletnie żadnego sensu. No chyba, że wieża chce wejść do akcji, ale nie ma już na to czasu, bo ja już tutaj atakuję skoczka. Okej. Okay. Teraz sobie myślę i chyba zaatakuję skoczkiem na E4. Zaatakujemy sobie pionka na G3. Jest prosta groźba, jest też prosta. Dobra, wybił, więc wybijamy wieżą, atakując tutaj skoczka. Za chwilę wjadę wieżą drugą. Siła będzie większa. Dokładnie tak też się dzieje. No, w ogóle tutaj zobaczcie, jest totalna rozpierducha. Tutaj nie ma co kompletnie grać w tej sytuacji. Tu już grozi skoczek na przykład na D4. Proste taktyczne uderzenia. Grozi w ogóle wzięcie na E2 w tym momencie. Hetman się tutaj cały czas czai na pionka. Może król F2? To wtedy może tak to działa, czy nie działa? Działa. Można i w ten sposób sobie zagrać. Jeszcze można F6, G5, ale to już teraz to może nie ma znaczenia. Tutaj już figurami bardziej sobie ciśniemy. Po takim w ogóle ruchu może ruch hetman H3 nawet i tutaj męczyć przeciwnika. No nie, no tutaj to... Tutaj to po prostu zdejmujemy materią. Goniec D2. Bo przeciwnik nie ogarnął. Ok, i grozimy szachem i matem. Zobaczcie, nauczka na przyszłość. Odkrył króla, zrobił roszadę, ruszył się trzema pionkami przy królu i dostał plombę. A my graliśmy bardzo naturalne, proste posunięcia. Dobra, tu się broni od mata. Hetman F3 w takim razie. Grozimy matem, więc prawdopodobnie będzie musiał wybić wieżę. Co się wiąże również z kapitulacją. No dobra, ale to już inny temat. 1114 mamy ranking. Lecimy powoli do góry. Już te partie są nieco ciekawsze. No właśnie, gość tutaj teraz zauważył, że jest mat nieuchronny, musi oddać hetmana, no ale to już nie ma znaczenia. Przewaga jest tak duża, że trzeba to po prostu wykończyć. Dobra, poddał partię. Zresztą słusznie, szkoda czasu, szanuję. I mamy przeciwnika. Dobra, zagramy może D4. A co tam, niech będzie ruch D4, E5. Przyjmuję ofiarę. Czy będzie D6? Nie będzie D6. Skoczek na F3. Bronimy pionka. Tak, i on zagra skoczek E7 prawdopodobnie. Wybić nie mogę, bo dostanę tutaj. Prosta pułapka.
Więc zagramy sobie posunięcie E4. Żeby wyprowadzić kolejną figurę. Przy okazji skoczek tutaj nie może nigdzie wlecieć. Dokładnie. I kolejna figura, która jest wyprowadzona, to goniec na C4. Mamy tutaj pionka więcej, trzeba go utrzymać, robimy roszadę, gramy znowu proste ruchy. No to oczywiście taka pułapka, nie wolno tego w nią wpadać. A teraz mając po prostu rozwój szybki, gramy sobie proste szachy. Skoczek na C3. Skoczek, co? No tutaj nie mogę, bo dostanę tutaj szacha. W ten sposób chcę grać? Ciekawe. Wyprowadźmy sobie po prostu gońca. A, poczekajcie, chyba źle zagrałem, bo mógł gońcem, ale zawsze mogłem gońcem wrócić w razie czego. Proste szachy. Teraz wieża D1, naciskamy na słaby punkt D6. Tutaj może nastąpić wjazd. Dobra. I tak zagramy wieżą. Jeżeli tu, to tutaj. I naciskamy. Naciskamy. Poczekajcie, źle zrobiłem. Mogłem tutaj kopnąć na F7. On nie mógł zbić, bo goniec tutaj z szachem i bym zdobywał materiał. Dobra, trochę jednak tutaj zamuliłem. Nie szkodzi. Zastanawiam się teraz nad biciem. Skoczek, goniec. Nie, bez sensu. Ale taki ruch jest ciekawy. Dlatego, że nie może zagrać tu, może się zasłonić gońcem. Wtedy dostanie plombę tu. A jak odejdzie hetmanem, to mogę spróbować tu zbić i zagrać goniec na F6. Po tym ruchu hetman H4, hetman H6 i mat. Na przykład. Zobaczymy, czy to się uda. Oczywiście tutaj mnóstwo dobrych ruchów, ale zasłonił się gońcem, dlatego zbijam drugiego pionka. Dwa piony więcej i tu chyba partia się szybciej kończy. Na jego miejscu bym zbił... O, tutaj? No to tu. G6 musi zagrać. Figura więcej. Potem wzmacniamy wieżę. No jest po... Tutaj jest po zawodach. Co? A to mat. Chwila zawiechy. Chwila zawiechy. Lecimy. Lecimy. Znowu zagramy D4. Zobaczymy, jak się tutaj przeciwnik zachowa. E6. C4 niech będzie. Skoczek F3. Skoczek C3. Dobra, jest wymiana. My wyprowadzamy figury. Ciekawe, czy będzie chciał bronić tego pionka. Może próbować. Gramy E4. Pionki do centrum. Chcę zbić tutaj. Świetnie. Jak wymienił, to rewelacja. Cieszymy się najmocniej. Bo tutaj goniec A3 będzie bardzo przeszkadzał w roszadzie przeciwnikowi, jeżeli do tego dojdzie. Przed tym jeszcze A4. Spróbujemy rozbić strukturę pionków, co nie jest do końca takie proste. I goniec A3 stoi jeszcze lepiej. W ogóle jak pionek wyjdzie i goniec ustanie, to jest jeszcze lepiej. On może oczywiście skoczek E7 zagrać. Nie przeszkadza to. Tutaj? Ciekawe. Zagramy skoczek E5, bo po takim zagraniu zbijam tu, a po takim zagraniu gram hetmanem. Zatem wyjście skoczka do centrum od razu ma konkretne opcje. O, zbił? O co w ogóle chodzi? Koleś. No zobaczcie, te pionki są do zjedzenia. Mogę zbić tu. Zbiję. Chodzi o to, że jak on zagra tak, to ja tak i będę groził matem na F8. Chwilowo oddałem pionka. Zobaczcie, on w ogóle rozbił sobie to wszystko beznadziejnie. Kompletnie źle to wygląda. To, że wygląda źle, to jest jedna sprawa, a dwa, żeby to spróbować wykorzystać. Hetman tutaj, dobra, tu mi atakuje bezpośrednio, sprytnie w sumie też, trzeba przyznać. Zagram sobie chyba gońcem na E2, pozwolę mu zbić pionka i będę groził prostym matem. Tak zrobimy. Pozwolę mu wziąć pionka i hetman B4 z konkretami. Jak hetman tu zbije, to już nie będzie bronił tej diagonali. A my gramy hetman B4. No właśnie, zobaczcie, jaka świetna bateria figur, która kapitalnie atakuje. Prosty plan. Pionka nie ma czasu wziąć na G2. W ogóle chyba już jest przegrana. Zobaczcie, kilkanaście ruchów te partie mogą trwać czasami. Tak zwane miniatury szachowe. A to jest wykorzystywanie błędów przeciwnika. Już niedługo olimpiada się zaczyna, więc tam pewnie jakieś też partyjki będziemy sobie analizować, komentować. Zobaczymy, trzymamy kciuki za Polaków i Polki.
Strasznie jestem ciekawy, jak to wyjdzie. O, dobry ruch, poczekajcie, bo nie mogę dać mata. Bardzo dobry ruch zagrał. Ok. No zbijemy. Nie mam wyjścia, muszę zbić. W ogóle teraz z moim królem mały problem. Mogę dać szacha tu. Tak zrobimy. Dajmy szacha. Ten szach nie zaszkodzi, nawet się przyda, bo mogę teraz tak zagrać. Wiecie co? Inaczej zrobimy. Zrobię roszadę, on mi zbije gońca, ja tu i siatka matowa. Albo potem tak. Tak zrobimy. Oddaję figurę, świadomie. Chowając króla, mam możliwość zagrania potem wieżą na B1 i próbować matować tutaj króla. Będę mógł. A poza tym nie może zbić, bo jeszcze jest na C6, zobaczcie. Na C6 zbijam i chyba szybciej wygrywam. Bo tutaj zbijam wieżę, a jeżeli król pójdzie na B8, to wtedy wieża B1 i koniec. No, sprzątanie świata się zaczyna. A sprytnie się obronił. Tak, zbiję pionka, dlatego że nie pozwolę skoczkowi zagrać, bo inaczej mat. Jednak jest mat, dobra. Mamy to, lecimy dalej. 1163. Kolumbia. Może C5. Ćwiczmy tego Sycyla. Może teraz E6. Skoczek. Znowu goniec na C4. A6 zagramy, żeby jeszcze tutaj zagrać B5 z tempem. A jeżeli A4, to oczywiście D5. Nasze ulubione posunięcie. Zobaczcie, po raz kolejny jest ten sam debiut. W poprzednim odcinku też to było. I tu czarne mają po prostu prosty rozwój. No właśnie. Prosty rozwój. Skoczek na F3. Na F6, przepraszam. Skoczek na C6. Szybkie skoczki, goniec E7, nie boimy się teraz odejścia gońcem. W porządku, robimy roszadę, czekamy na wybicie, będziemy grać z izolowanym pionem. Nasze figury będą tutaj pięknie tańczyć. H6 mnie interesuje, czy nie? Nie, interesuje mnie rozwój figur. Goniec na F5. Teraz taki ruch, taki ruch. Znowu blokujemy. To ustawienie jest dobre w momencie, gdy jest właśnie pionek na A4, bo B3 już nie jest takie groźne, bo pionek z A2 tego pionka nie broni i nie będzie tutaj ten łańcuch pionów zachowany. Więc tutaj się bardzo z tego cieszymy. Gramy hetman B6. Teraz trzeba uważać na takie ruchy, bo po biciu jest taki ruch, ale po biciu na C4 mogę odbić na B2. Ale na tą taktykę trzeba uważać. Zobaczcie, gość się cofa. No i dobrze. Wieża E8. Bronimy gońca. Na wolnej linii się ustawiamy. Zobaczcie, jakie proste plany. Żadnej filozofii większej. I teraz poprawimy gońca. Zagramy sobie na D6 gońcem. Pilnując pole E5. Dobra, on się będzie tu przerzucał. Mogę tak zagrać w ogóle. Tak zagramy, bo po takim ruchu albo takim goniec wraca sobie i się ładnie chowa na H7. Będzie taki niewidoczny ninja. Co on w ogóle robi? No to hop. Bijemy tu i tu. Pionek więcej. Jak zagra tak, to chlastamy tam, a grozi wzięcie tutaj na G3. No i to. I to wyszło. Figura więcej. Wymiana, wymiana. W ogóle za szybko gość gra. A to jego problem. No właśnie. Pograł, pograł, nie pomyślał. I co? D4 znowu. Może dzisiaj D4 w tym odcinku. D5, C4. Czy będzie przyjęty gambit hetmański? Jest przyjęty gambit hetmański. Gramy E4. No i to jest częsty błąd osób początkujących. Ruch w ogóle taki nieagresywny, nieinwazyjny. Mamy bardzo prostą grę figurami, to już powtarzam. Skoczek A6. Nie wiem po co. Może żeby C5 zagrać. H6. Kompletnie ruchy pozbawione sensu. Szybka roszada i zobaczcie. Uczymy się, znaczy budujemy dobre nawyki. Figury, 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 figury. Hetman E2, zobaczcie, nie zauważy tego bicia na 100%. Szybka gra nastąpiła. On nie widzi tego. Nie widzi tego. Nie widzi. Nie widział. Hihi. Bijemy. No właśnie, to jest to. Pomijając fakt, słuchajcie, tutaj po tym ruchu ja nie zauważyłem jednej rzeczy. Mogłem zbić od razu na A6, on tutaj i ja daję szacha i zdobywam figurę. To jest mój błąd. Teraz dopiero to zauważyłem. No ale finalnie figura i tak zdobyta. Widełki są. No gość tutaj nie ogarnia. Chyba mu się nie chce grać. To po co zaczął? Kolejne widły. Wszystko widzimy, wszystko wykorzystujemy. Dobra. I co wziąć? Skoczka czy gońca?
parę skoczka. Po wybiciu hetmanem tutaj. Skoczkiem tutaj, sorry. To i tak zagramy skoczkiem. W ogóle dziwnie, że nie chciał zbić pionka na F6. A tu mogłem zbić. Słuchajcie, no jak jest szybka gra, no widzicie, nawet ja jestem rozkojarzany. Ojejku. Dzięki serdeczne. No święta dzisiaj chyba, czy co? Prezenty przeciwnicy tutaj rozdają. E4. No to znowu C5. Dzisiaj C5 i D4. Goniec C4. Notoryczny błąd. Notoryczny błąd osób początkujących. Masakra. No to D5, no. Co, szacha da? Możesz dać. Proszę bardzo. Skoczek C6 wtedy. Pewnie. Gramy proste szachy. Okej. Okay. Skoczek F6. Wszystko zdążymy. Błąd popełniłem, słuchajcie. Zobaczcie, w tej sytuacji trzeba było dać szach. Znowu to samo. Moje przeoczenie, ale to się uczcie na moich błędach. Nie wykorzystałem tego. Właśnie a propos tego gońca. Tu się przyznaję bez bicia. Tego nie wykorzystałem. Ale zobaczcie, znowu mamy pozycje podobne co wcześniej. I czarne grają proste ruchy. Goniec G4. Wiążemy skoczka. Okej. Okay. Wieża E8. Żadnej filozofii większej w tych posunięciach. Goniec H5 po H3. W porządku. Tutaj wieża C8 zagram, bo jak się hetman na C2 pojawił, no to już ta wieża może sobie tutaj nieco spoglądać, bo już taki ruch D4 jest mniej inwazyjny, bo tutaj można próbować wtedy zbić. I ta wieża się fajnie otwiera i tego hetmana będzie męczyła. A poza tym po takim wybiciu zawsze wieżą mogę wybić i nie psuć sobie struktury pionków niepotrzebnie w tej sytuacji akurat już. No i co? I białe znowu mają jakieś takie, powiedzmy, co? Bije. Jak mi zbije wieżę, to super. Przecież to przewaga czarnych. Zdecydowanie. Dwie lekkie figury za wieżę. Zawsze. Prawie zawsze. W debiucie zawsze. Następny plan taki. O, to już tego planu nie mogę zagrać. Tutaj to dostanę F4, więc muszę grzecznie odejść skoczkiem, zejść hetmanem z linii od wieży i poprawiać figury następnie. No i co to ma być? Powiedzcie, co to ma być? Przecież te figury... patrz, nie wiem w ogóle o co chodzi. Te figury po prostu nie, są nieaktywne. One są nieaktywne, dlatego tutaj pozycja czarnych jest lepsza. No to hop, bicie i wykorzystanie tego. Skoczek na D4, zobaczcie, wzięcie pionka. Prosto. I potem wchodzę na C2, robię widły. I skoczek na C2. Tu jeszcze zauważyłem, że w tej sytuacji przeciwnik mógł mi wtrącić takie bicie, ale wtedy zbijamy tam. I też się wszystko zgadza. Mamy go. Myśli wtedy, kiedy są kłopoty. A to trzeba starać się myśleć wtedy, kiedy tych kłopotów jeszcze nie ma. Taka jest różnica właśnie między szachistami no słabszymi, no tutaj tak to nazwijmy. No, ja też się zaliczam do szachistów słabszych, biorąc pod uwagę arcymistrzów na przykład, czy mistrzów międzynarodowych. Też znam swoje miejsce w szeregu. Też czasami potrafię myśleć wtedy, gdy się nadarzają kłopoty, ale to już, na przykład mam to mniej więcej wytrenowane w sobie, że no, myślę, że potrafię mniej więcej zapobiegać ruchom przeciwnika. Co? To bije. Aha, w ten sposób. Dobra, ale to wszystko się zgadza. Zbijam wieżę. Czy chodzi mi odnośnie tamtej wypowiedzi, że no to też jest doświadczenie oczywiście i siła gry, jak się tam, prawda, się posiada, no to się potrafi grać po prostu lepiej i tyle. Przewidywać ruchy przeciwnika i nie wpadać w jakieś większe podstawki, większe kłopoty. Zdarzają się oczywiście błędy,
albo zaskoczenie debiutowe, gdzie przeciwnicy nas łoją totalnie. Dobra, gość poddał. Bardzo się z tego cieszę, bo nie tracimy czasu. Lecimy z kolejną rundką. O, gramy z Polakiem. Pozdrawiam serdecznie. Polska. I had things. Amex. Dobrze, mamy D4, E6, C4, D5, skoczek C3. Nie, no tutaj myślę, że zawodnik z Polski wie, jak grać. Tutaj będzie bicie. Dobra, gramy E4, czyli znowu jest ten sam błąd z E6. Pionka zdąży wybić, skoczek wyjdzie. Hop, się broni. Skoczek zagra tu. Jeżeli tak, to go poczęstujemy tym ruchem. Dobrze, zagrajmy tak, bo on chciał mi zbić pionka na D4. Ten ruch zagramy dlatego, żeby mieć skoczka na E4. No i teraz robimy po prostu roszadę. I goniec G5. H6 to goniec sobie wróci, potem hetman D2, z tempem będziemy atakować pionka na H6. A jeżeli nie, to zagramy sobie hetmanem na D2 cały czas i będziemy kontrolować te pole H6. Będziemy kontrolować. Zobaczcie, teraz tak sobie zagramy. Skoczek E4 pilnuje pięknie pola F6. Jak będzie H6, to jest opcja zbicia, bo jak zbije, to skoczek wjeżdża. Tutaj poczęstujemy go G4. Niech skoczek stąd ucieka. OK. I teraz się zastanawiam. Hetman D2, bo hetman i tak będzie chciał tam zmierzać na H6, więc taki ruch raczej, albo taki ruch. Dobra, tu bicie, skoczek, tu i potem wjeżdżam hetmanem z nieuchronnym matem. Musi wybić, oczywiście. Pewnie weźmie pionka, znając życie, bo widzi bicie, to bije. I zakładam, że nie zauważył tego ruchu. Znaczy, może teraz dostrzega, ale już raczej nie ma przed tym obrony. A przynajmniej ja nie widzę. Wykorzystanie słabych pól przeciwnika. Też stworzenie tych słabych pól, znaczy wykorzystanie, bo przeciwnik sam tutaj pozwolił tymi figurami się zadomowić na polu F6. A, jest jeszcze obrona, dobra, zwracam honor. A i tak gram tutaj, skoczek E6 broni i skoczek na G5. Bo jak bije, to bije tu, a grozi mat na H7. Więc w zasadzie też nieunikniona sprawa. Warto zapamiętać te schematy, bo one się często mogą zdarzać. To jest taka typowa idea ataku na przeciwnika. No dobra, dzięki serdeczne. I lecimy dalej. 1175 mamy ranking, świetnie. Już spróbujemy tu przeciwnika zamieszać. Zagramy C5, ostre takie benoniowate struktury. Skoczek na F6, E5 i za chwilę tutaj chcę tego pionka wybić. Można też E6, wszystko można tutaj grać. Skoczek bronimy oczywiście. Wybijamy, zobaczcie, znowu ten układ prosty, figurowy. Tutaj D6 zagramy, obronimy pionka, jeżeli zbije to ojej, to cudownie, czarnymi stoimy pięknie. I roszada. Silne centrum, za chwilę jakiś goniec na G4. Zobaczcie, przeciwnik nie ma gońca. Jasne, on mi chce zbić gońca, nie pozwolę na to. Grając tutaj, jak mi będzie odpędzał, to ucieknę tędy. A jak zagra gońcem tu, no już nie zagrał. Jak zagra gońcem, to można by było po prostu go wybić. I goniec na C7 będzie potem świetną rolę spełniał w ataku i to się uda, zobaczycie. Jestem przekonany, że to się już uda, jak widzę, jak przeciwnik gra. Gra dosyć szybko, to też jest fajne z jednej strony. Ajajajajaj. Dzięki serdeczne, widły. Widły, widzimy. Mamy swój plan, ale też dostrzegamy możliwości. I jednak to się udało. Pion na E4 nieźle tutaj zadziałał i tego hetmana ciśnie. I skoczko. Oczywiście wybijamy, rzecz jasna. I tutaj gramy D5, żeby nie zbił nam pionka. Otwiera się goniec do gry. Ale wcześniej można zostawić pułapkę, grając gońcem, odbierając pole G3, tak też zrobimy. I grozi teraz goniec G4. No, już mogłem wcześniej zagrać goniec G4, zdobyć wieżę za darmo, ale jest pułapka, że można zdobyć hetmana. Pole H3 teraz, znaczy ruch H3 może być zagrany. No, ale widać, że gość nie ogarnia, więc G4. Oczywiście, jak mamy okazję zdobywać materiał, to z tego korzystajmy i wykorzystujmy, jeżeli jest na to szansa. Trzeba to koniecznie wykorzystywać.
Dobra, bierzemy Hetmana najpierw. A potem wieżę. Poddał. Lecimy dalej. 1200, no to pierwszy przeciwnik z 1200. Może, wiecie co, niech będzie znowu sycylijska. Grajmy sycylijską, E6 i goniec C4. Mega notoryczny błąd, uważam. Tak najpierw, jeżeli nie ma jeszcze A4. Bo czasami jest tak, że gramy B5 po roszadzie, jest A4 i możemy C4 złapać gońca. No ale teraz gramy znowu D5. Zobaczcie, ten sam schemat, to już powtarzam do znudzenia, ale zobaczcie, jakie to jest fajne. Cały czas przejawia się ta sama gra i cały czas można ją polepszać, dopracowywać i praktykować w tej samej konfiguracji grę. I to jest fajne. Znowu skoczek C6, szybkie skoczki muszą być, goniec E7. Zdążymy zrobić roszadę bez problemu. Tu się wszystko trzyma. Jak D4, to znowu roszada. Z izolowanym pionkiem sobie możemy zagrać. Znaczy, po D4 nawet tak można w sumie grać. Dobra, teraz gramy sobie roszadę. I właśnie po D4, C4, bo ten goniec będzie uwięziony. Uwięziona figura, tak zwana. Hop, C4. Dokładnie. I tutaj goniec G4. Grajmy proste szachy. Wiążmy. Oj, teraz to się nadarza fajna okazja. Goniec na B4, żeby związać tu. Zobaczymy, czy goniec zagra tędy, czy tutaj, bo można wtedy próbować kopnąć skoczek E4. Okej. Można tak. Chyba tak zbije. Zbije tego skoczka, bo on tu był silny w centrum i chodzi o to, żeby zagrać B5, podciągnąć tego pionka. Grozi taki ruch i taki w ogóle. Jak tak się uda zrobić, to super. Jeśli nie, i po tym wybiciu to zbijemy po prostu tutaj. I goniec na A2 jest już... Oj! Bijemy. Bije konkretnie dlatego, że jak hetman zbije, to gram B4, to co mówiłem, i zablokuje tego gońca na amen. Kompletnie zablokowany goniec. To tak jakbym grał z figurą więcej praktycznie. I C3. Fajnie się ułożyło dla celów treningowych. Tutaj zagram od razu, poczekajcie, chwila. Mogę wziąć pionka, więc go wezmę. Już zepsucie struktury tutaj nie ma dla mnie znaczenia, bo ten goniec jest uwięziony. Za chwilę skoczek E6 prawdopodobnie zagram. Trochę powymieniam i będę grał z figurą więcej. Mimo że jej nie mam fizycznie, to ten goniec mega aktywność złapał, co nie? Okej, więc gramy tak. On wybije, wybijemy hetmanem, on wybije pionka, wejdziemy wieżą i tyle w temacie. No chyba, że tak zagra. Nawet G5 chyba go tutaj poczęstujemy. Oj, to miło z jego strony. Podstawił figurkę. To już mamy dwie figury więcej, teoretycznie. To nie gra. Wiadomo, że białe mają szansę tego gońca wyprowadzić, dobierając się do zblokowanych pionów. Ale nie pozwolę na to. Próba podjęta. No to A5, bronimy. Z powrotem zaraz skoczek wejdzie i sobie stoimy elegancko, poprawimy sobie ciężkie figury i tyle. Może tam w sumie wejdę, tam jakoś się zakleszczę, czemu nie? Ale nie, skoczek E6 będzie wyglądał bardzo dobrze, tak zrobimy. Skoczek E6, może D4 nawet. Stoi to wszystko świetnie. Ale to już wiemy, przewaga duża. Błędy przeciwnika wykorzystane. Okej, no podepnijmy tego pionka trochę wyżej. Czemu nie? Czasami możemy taką przyjąć taktykę gry,
jak już wiemy, że mamy dobrze, żeby przeciwnika starać się tak zgniatać w pozycji i odbierać mu chęć gry w szachy. To jest takie, to nie jest nie fair play zachowanie, tylko to jest pewna strategia gry w szachy. Dobra, dziękuję za dzisiejszy odcinek 1192 i zapraszam do kolejnego. Widzimy się niebawem. Dzięki za uwagę. Cześć.